Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na swoim kanale. Ja nazywam się Gosia i w dzisiejszym filmie chyba musimy sobie pogadać. Słuchajcie, ja już dawno temu zastanawiałam się, jak ugryźć ten temat, jak go w ogóle rozpocząć, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Jak już pewnie widzicie po opisie tego filmu, po tytule, to chciałabym zmienić nazwę swojego kanału. I nie będę się nikogo pytać o zdanie, czy ja mam to zrobić, czy ja tego nie mam zrobić. Ja to po prostu zrobię dla samej siebie i myślę też, że dla wygody waszej. Ponieważ Oksfordka, tylko ukośnik, literacka fantazja, może wam sprawiać pewną trudność. I wydaje mi się, że czasami nie wiecie nawet, jak się do mnie zwracać, żebym ja to zauważyła. Dlatego stwierdziłam, że zostanę tylko i wyłącznie przy jednej nazwie. I jak się pewnie domyślacie, tą nazwą będzie Oksfordka. Już wam tłumaczę, dlaczego i w ogóle skąd taka myśl. Kilka miesięcy temu, to chyba było w lipcu, czy może nawet w czerwcu, nagrywałam film, który się nie pokazał na kanale. Nagrywałam film, gdzie opowiadałam wam, dlaczego mój kanał, mój Instagram, Facebook i w ogóle te wszystkie sprawy mają w sobie dwa człony, czyli Oksfordka Literacka Fantazja. Wyjaśniłam wam w tamtym filmie, którego nie widzieliście, skąd się wzięła nazwa Oksfordki, skąd się wzięła nazwa Literackiej Fantazji i ja wam to spokojnie mogę wam wszystko opowiedzieć. Ale słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że ja z tą literacką fantazją się za bardzo nie odnajduję. Nie odnajduję się z nią z tego względu, że ja naprawdę dużą część swojego czasu przesiaduję na streamach, przesiaduję na Discordzie, na Steamie i prawie wszyscy wołają na mnie Oksfordka. Dlatego dla mnie literacka fantazja to jest poniekąd tylko i wyłącznie taka nazwa mojego blogu, gdzie piszę o książkach, które tutaj widzicie i o których niedługo wam opowiem. A zaś Oksfordka to jest... ona jest wszędzie. Ona naprawdę jest wszędzie. Ja czasami nawet zauważam, że jak mówię coś o sobie w trzeciej osobie, to mówię Oksfordka zrobiła to, albo brawo Oksi, czy coś, nie? A literacka fantazja to jest przeze mnie w zasadzie pomijana i wydaje mi się, że przez was może być też pomijana w jakiś tam sposób, chociażby, nie wiem, za długa nazwa, czy będziecie mieli dylemat, czy odezwać się do mnie jako Oksfordka, czy jako literacka fantazja. Dlatego stwierdziłam, że ten kanał, konto na Instagramie, na Facebooku, no naprawdę wszędzie, gdzie mnie znacie, będzie od 2019 roku miało nazwę Oksfordka. Tak również będę się podpisywać, bo wydaje mi się, że to jest prostsza forma, wydaje mi się, że większość osób tak się do mnie zwraca, na co mam też dowody i po prostu mi będzie z tym łatwiej. Chciałabym wam jeszcze powiedzieć, już tak pomijając ten fakt, skąd wzięły się jednak te nazwy. I to będzie naprawdę w takim mega dużym skrócie. Literacka fantazja powstała w wyniku powstania mojego blogu. Czyli no, chciałam stworzyć jakiś blog na Blogspocie w tym przypadku. Chciałam stworzyć jakiś blog, który będzie miał fajną nazwę, taką można powiedzieć, że chwytliwą, ale też taką moją własną. I ten blog miał być o książkach. I jest dalej o książkach, żeby nie było. No i sobie pomyślałam, kurczę, jeśli ma być o książkach, to musi być coś literackiego, więc już pierwszy człon był, literacka. Ale co literacka? Bo przecież to literacka, no to tak nie za bardzo, nie? Ja w ogóle lubię sobie trochę utrudniać życie, więc stwierdziłam, że musi być coś tam jeszcze dodane. Także zaczęłam kombinować nad tym drugim członem tej nazwy. I w tamtym czasie słyszałam, że mam dosyć bujną wyobraźnię, że mam fantazję i w ogóle wszystko takie powiązane z wyobraźnią, z kreatywnością. No i stwierdziłam, że będzie dobrym pomysłem, jeśli nazwę się literacka fantazja. No jeśli w końcu tą fantazję mam, no to czemu by tego nie dodać? No i właśnie stąd powstała literacka fantazja, która była nazwą mojego blogu lub bloga. Tak, polski jest bardzo trudny, żeby się nim posługiwać, zwłaszcza jeśli się żyje w Polsce od urodzenia. No ale nieważne. No i tak właśnie powstał blog z nazwą Literacka Fantazja, ale potem, jak zauważyliście, założyłam konto na YouTubie i zaczęły się malutkie schody, ponieważ o ile osoby, które są w świecie książkowym, mogą mnie czytać,
O tyle te, które są w świecie z gier, już nie za bardzo czytają, wolą oglądać. Dlatego czasami w komentarzach pojawiały się takie wyrażenia jak Oxy, Oxfordka, Ox czy coś w tym stylu. No i ludzie mnie tak nazywali, ale dlaczego, jeśli mój kanał nazywał się Literacka Fantazja? No i stwierdziłam, że żeby wilk był syty i owca cała, to podzielę ten kanał i będzie Oxfordka Literacka Fantazja. Ale zaczęło mnie to trochę drażnić, ponieważ na przykład Nikola z kanału Jestem na Tak na Pyrkonie nie za bardzo wiedziała, jak mnie przedstawić. Na przykład Oxfordka czy Literacka Fantazja, a może jedno i drugie. I były takie trochę, wiecie, mindfucki. Niektórzy nawet jak były jakieś tagi, gdzie ktoś mnie nominował, no to mówili Oxfordka, Literacka Fantazja i tak nie wiedzieli za bardzo, czy może jednak ten pierwszy człon powiedzieć, czy może drugi, a może wszystkie naraz. Także był, wydaje mi się, z tym nieco problem i on był wywołany właśnie przez te osoby ze świata książkowego, ponieważ jeśli chodzi o te osoby, które spotykam na streamach, na Twitchu, czy na Discordzie, oni nie mają w ogóle żadnego problemu. Oni po prostu walą Oxfordka, Ox, Oxy i jest temat skończony. Dla nich Literacka Fantazja tak naprawdę no nie istnieje, można powiedzieć. Dlatego stwierdziłam, że właśnie wszystkie nazwy moich kanałów, moich kont będą od 2019 roku miały nazwę Oxfordka i do mnie też tak się możecie zwracać. I jeśli już Wam wyjaśniłam, skąd wzięła się nazwa Literackiej Fantazji, no to też powiem Wam pokrótce, skąd się wzięła Oxfordka i to będzie naprawdę w takim mega, mega skrócie, bo mogłabym o tym mówić, tyle bym mogła mówić. A mianowicie, Oxfordka powstała, kiedy miałam 13 lat, kiedy napisałam swojego fanfika o zespole Linkin Park i nie wiedziałam, jak dać na nazwisko głównej bohaterce. W tamtym czasie uczyłam się z języka niemieckiego i miałam przed sobą słownik polsko-niemiecki, który był firmy Oxford. No i sobie pomyślałam, wow, w nazwisku będzie X, bo to dla mnie było takie amerykańskie. Ma w swoim nazwisku literkę X, jest fajnie, fajnie się wymawia, jest takie, można powiedzieć, międzynarodowe, niech będzie Oxford. No i wtedy moja główna bohaterka miała nazwisko Oxford i ja tak sobie pisałam to opowiadanie, pisałam, potem je skończyłam. No i zaczęła się era internetów. I nie wiedziałam, jak zakładać swoje konta, w sensie nie wiedziałam, jak nazwać swoją postać w grze, nie wiedziałam, jak nazwać swój kanał, nie wiem, na Last.fm, na Steamie, na Discordzie. I pierwsza myśl zawsze, ale to zawsze, jaka mi przychodziła do głowy, to była Oxfordka. Bo nie wiedziałam, nie chciałam za bardzo, żeby ludzie mnie rozpoznawali z tej prawdziwej nazwy, czyli z Gosi. Lub tam, nie wiem, z imienia i z nazwiska. Zresztą kto w dzisiejszych czasach swoje konta wypisuje jako imię i nazwisko, więc musiał być jakiś nick. No i pierwszą właśnie opcją była Oxfordka. I wydaje mi się, żeby to był strzał w dziesiątkę, ponieważ ja się z nią bardzo, ale to bardzo dobrze dogaduję, można powiedzieć. I ta nazwa też się przyjęła. Dlatego to opowiadanie może kiedyś będzie wydane w jakimś tam swoim innym świecie, otrzymała inne nazwisko, zaś Oxfordkę przywłaszczyłam sobie dla swojego użytku, żeby to było tylko moje rozpoznawcze i koniec, kropka, stop. Także stąd właśnie się wzięła Oxfordka. Oxfordka w zasadzie wyszła z całkiem innego świata, bo wyszła ze świata książkowego, a przyszła na świat gier i potem wszystko się włączyło w jedną kupę. Także myślę, że Wam to w jakiś taki naprawdę mega krótki sposób wyjaśniłam, skąd się wzięła Literacka Fantazja i Oxfordka. No i teraz, jeśli mamy już tą sprawę załatwioną, bo naprawdę nie będę się nikogo o zdanie pytać, czy ja mam to zrobić, czy ja mam tego nie zrobić. Od 2019 roku Oxfordka będzie wszędzie. Będzie wszędzie, nawet jeśli gdzieś do kogoś piszę, no to zawsze wypisuję imię, nazwisko, ukośnik, coś tam. W tym przypadku zawsze była Literacka Fantazja, teraz będzie Oxfordka. I mam nadzieję, że ta zmiana zarówno Wam będzie pomocna, jak i mi, ponieważ już nie będziecie mieli problemu, jak się do mnie zwracać. No i jeśli chodzi o te tutaj książki, co koło mnie stoją uparcie, na biurku przede wszystkim, bo teraz je przyniosłam tutaj. To są wszystkie książki, które ja już przeczytałam, ale które nie pokazały się jeszcze ani na kanale, ani na blogu. I pewnie wiecie, że jeśli coś się nie pokazało na blogu,
to się nie pojawi w ogóle na kanale. No i tu jest właśnie taki mały ból tyłka, ponieważ te wszystkie książki prawie, bo nie licząc tych tutaj, no to te tutaj są już zrecenzowane na bloga i one po prostu czekają tylko i wyłącznie na opublikowanie, ale nie mają swojego filmu. A jak coś nie ma swojego filmu, a ja chcę nagrać o czymś film, to to stoi. No i to tak stoi, nie? Na przykład Magia Wskrzesza stoi sobie od lipca, czy tam od sierpnia. Tak samo jak Patricia Briggs, Tusz, w ogóle Geekera, Kroniki Jaru. To wszystko stoi od kilku miesięcy, bo ja nie mam siły nagrać filmu. Znaczy, nie że nie mam siły, tylko zawsze coś wypada. A to wracam z pracy i jest ciemno, bo wracam o 15, zanim wrócę to jest już w pół do czwartej, zanim coś zjem to jest czwarta, zanim się ogarnę to jest w pół do piątej i ciemno na dworzu, nie? A niektóre filmy, na przykład Magia Wskrzesza właśnie, ja potrzebuję wyjść na dwór, czy tam Tusz, nie? Muszę wyjść na dwór, bo mam taki plan. Dlatego to mi tak trochę długo schodzi i nie wiem, czy jakieś z tego tomiszcza książki wyjdą jeszcze w tym roku. Wydaje mi się, że może wyjść Płomień i Krzyż, ponieważ do niego nie będzie filmu. W ogóle do tych czterech filmów właśnie nie będzie, więc mogłabym je po prostu szybko napisać i wrzucić na bloga. One się na kanale nie pojawią. Niestety. Lub stety. Dlatego tak to mi właśnie wszystko wychodzi i tutaj słowa przeprosin w stronę wydawnictwa. Ja wiem, że wy możecie na to czekać i się zastanawiać, co ona odwala, że my jej wysłaliśmy tak dawno książki, a ona nie daje o sobie znaku życia. Ja te książki mam już przeczytane, tylko po prostu mam tak zarąbiście długi ogon, że nie nagrywam filmów. I w ogóle ten film jest jednym z wielu, które powinnam nagrać i no jest trochę przerwa na kanale, bo ostatni jaki się pojawił film na kanale to jest chyba trzeci tom Kronik Jaru. A to było nagrywane we wrześniu lub w październiku, ja już sama nie pamiętam kiedy ja to nagrywam. Także bardzo serdecznie wszystkich przepraszam za to, że mam taki długi ogon i postaram się w 2019 roku, żeby on był troszkę mniejszy. I to będzie chyba film przedostatni, jaki pokaże się na tym kanale w tym roku, ponieważ mam jeszcze zamiar nagrać taki podsumowujący. On będzie troszkę bardziej rozbudowany, ja poszperam tam w swoim komputerze, jakie mam jeszcze filmy dodatkowe, żeby to tam jakoś urozmaicić, żeby nie było takich suchych statystyk. No i to chyba wszystko z mojej strony. Także słuchajcie, ja mam nadzieję, że przyjmiecie do wiadomości to, że kanał zarówno jak i Instagram, jak i Facebook, naprawdę wszystkie moje social media zmienią nazwę na Oxfordkę, ponieważ to już jest raczej pewne na 100%. Ja mam na 2019 rok kilka pomysłów odnośnie kanału, odnośnie całej swojej tej magicznej działalności. Mam nadzieję, że to się wszystko uda. Będzie też kilka wyjazdów. Pierwszy z nich to jest Kraków. Boże, nawet nie wiecie jak ja się kurna cieszę, że ja jadę do Krakowa, nie? Ja jeszcze nie mam w ogóle biletów kupione, nie mam absolutnie nic, tylko mam odhaczone, że jest nocleg i tyle, ale mam nadzieję, że się spotkam z niektórymi osobami tak na szybko, bo no wiecie, jadę na zlot do Kyca, to tam się spotkam z osobami, które właśnie oglądają Kyca i w ogóle my się tam przemieszczamy. Nieważne, ale mam nadzieję na przykład, że uda mi się spotkać z Coral Intense, bo ona jest z Krakowa, w sobotę. Mam nadzieję, że uda mi się spotkać z MZ-ką i mnie w ogóle nie obchodzi, że ty pracujesz, ja do ciebie po prostu przyjdę do pracy i cię odwiedzę, chociaż żeby cię uściskać. Także ja już się naprawdę nie mogę doczekać, bo Boże, kiedy ja byłam ostatni raz w Krakowie? Gimnazjum chyba i to jeszcze na wycieczce, także... a to jest jedno z moich ulubionych miast, dlatego cholernie cieszę się na ten wyjazd. Szykuję się kilka innych wyjazdów, ale nie będę wam o nich mówić, żeby nie zapraszać. Także słuchajcie, z mojej strony to już wszystko. Ja mam nadzieję, że wam wyjaśniłam już na amen, o co chodzi. W ogóle odzywam się tak, że żyję, żeby nie było. I to wszystko z mojej strony. Odwiedzajcie mojego Facebooka, mojego Instagrama, kanał, Discorda, wszystkie naprawdę social media odwiedzajcie, ponieważ jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje, zwłaszcza u mnie, jak
nic nie nagrywam i nic nie piszę, to możecie się dowiedzieć właśnie najszybciej z Instagrama, wydaje mi się, z wiadomości prywatnych oczywiście, i z Discorda, bo na Discordzie jestem dzień w dzień, ja tylko odpalam komputer i Discord mi się automatycznie włącza, także tam możecie mnie chwycić. Wszystkie linki do tych social media będziecie mieli podane w opisie, także z mojej strony to wszystko, ja mam nadzieję, że Wam wszystko wyjaśniłam, że ten film ma jakiś ład, skład i sens. No i to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem i to już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!